O kurwa, pada. Jest sobota, godzina 5:30 rano. Wczoraj był warszawski festiwal piwa. Później jakaś dogrywka. Trochę głowa boli, ale jedziemy. Jakby ktoś uważał mnie za wielkiego kutasa, to w tym wypadku można by powiedzieć, że wielki kutas jedzie do Wielkiej Cipy. Tak się podobno nazywa ta główna atrakcja turystyczna Rzeszowa. Dziś w Rzeszowie jest wystawa kotów rasowych. Ale ja rasistą nie jestem i wybrałem sobie inne atrakcje. O proszę, tu mamy słynną studnię na rynku. Ja już nic nie rozumiem, bo tu też jakaś studnia chyba jest. To jest chyba jakaś druga studnia na drugim rynku. Abym się nie pogubił i nie zbłądził, poprosiłem o pomoc dwóch licencjonowanych przewodników. Patrzcie na to, bo mnie kręci. Tu jest otwarta knajpka. Gdzie jest? Kurwa, dziesiąta jest. No chodź, ja ci pokażę otwartą knajpkę od szóstej. Rozkład jest inny. No co, pojechało. Pierwszy sukces, spóźniliśmy się na autobus. Na ile do Bogufały pan dojedzie? Na stadion Bogufały. Na faktycznie jedziecie na stadion Bogufały? Drużyna jest wspaniała, Izolator, Bogu chwała! Ty, rzeźnik, proponuję ci zakład. No. Jak dzisiaj Izolator wygra 7-0 albo więcej, to golisz Ruch i Brodę. Chodzisz? Chodzę. Chodzisz. Ten Ruch wchodzi. Ewentualna transmisja z Goniarowa będzie na peryskopie. Mamy godzinę czasu. Co tu robić? Czas wreszcie zrobić coś konkretnego. No. Jesteśmy w Dębicy. Co można robić w Dębicy, no? Wszyscy na derby. Kim to derby dzisiaj? Nie mam najmniejszego pojęcia. Dzisiaj Wisłoka gra derby z rzemieślnikiem Pilzno. Wisłoka nasz KL. To była Wisłoka, teraz będzie Iglopol. Jedna połowa na Wisłoce, druga połowa na Iglopolu. Połówka tu. Mogę? Ja mogę? Mogę. Przepraszam bardzo. Litra pójdzie. Kurwa, zajebisty ten stadion. Na takim stadionie to i na trzeźwo można mecz oglądać, nie? Ciu. Ładny. O! No i jakoś szybko minęły te mecze. Teraz idziemy na hokeja. Pierwsza liga hokeja na lodzie, czyli drugi poziom rozgrywkowy. I to jest najlepsza liga hokejowa na świecie, ponieważ w tym roku występują w niej dwie drużyny. Tylko właśnie zespół z Dębicy i zespół z Gdańska chyba, nie? Co? Staszniowiec. No dwa zespoły są w tej lidze. Dwa. No dwa są. No, są. Zdało się, że nie. No są tylko te dwa, na które idziemy. Wymyślili tak, że rozgrywają ją do 4 wygranych meczów. Ja, hokej! Pierwszy raz w życiu. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że na drugim poziomie rozgrywkowym grają dwa zespoły, a na trzecim 16. Zajebisty sport. Dobra, koniec tego hokeja. Teraz najwyższa pora zastanowić się nad sensem życia. No i tyle rozważań, ale nie pamiętam, żebyśmy doszli do jakichś wniosków. Może dzisiaj pójdzie nieco lepiej. Jest niedziela, godzina, nie wiem, tam przed 10 rano. Zaraz ruszamy na najlepsze rozgrywki na świecie, czyli 8 Liga Mistrzów. Gdzie najpierw jedziemy? LK jest biała. Rzeszów jest biały, tak? Fajnie to. Tą flaszkę to już brak, czy nie? Trener czeka, my czekamy, na zdobycie pierwszej bramy. Dziękuję, przepraszam. Hej, karny! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden! Jeszcze jeden!
A jak izolator wczoraj? Wygrał 7-0? Izolator 1-0. Uff. Żoda cała. Gdzie gra? W Nowej Wsi. Koniec? Co on tak przerwał szybko? Biały Rzeszów remisuje do przerwy z Wiktorią, jak? Budy Głogowskie. Z Wiktorią Budy Głogowskie 1-1, a my już jedziemy na następny hit. Orzeł Harta. To jest Harta. Harta jest. Z? Tak, Orzeł gra, tak. Orzeł Harta z? Kim gra? Galicja Chmielnik. To jest ta słynna Galicja Chmielnik? Oczywiście. Jakiś ciekawy zwyczaj mają tutaj na Podkarpaciu, bo każdy mecz zaczyna się przed czasem, ze 3 minuty. Na B-klasie zazwyczaj wszystko się opóźnia. Jest wieczarka. No kurwa. Świeżo skoszona. O, dzięki. Mają dwa zespoły, które prawie w ogóle bramek nie strzelały w tym sezonie. Ciekawe dlaczego. Patrz. To jest B-klasa, kurwa. No. No jakieś bramki o dziwo były. No dobra, koniec tych atrakcji na najwyższym poziomie. Lecimy teraz na ligę 7. Dobra, ostatnie. Start. Kurwa, zapomniałem. Start. Borek Stary. Tytania. Dylongówka, tak? Tatynia Dylongówka, no. Okazało się, że są to bardzo ważne lokalne derby. No dobra, najwyższa pora lecieć do Warszawy. No i już w stolicy. Dlaczego w ogóle samolotem? Bo już za chwilę, pierwszy w tym sezonie mecz zespołu Kartoflińska. Jeszcze tylko czas wrzucić szybko coś na ząb. Uzupełnić płyny. Spora niespodzianka. Na uzupełnianiu płynów spotkałem sędziego meczu, w którym będę grał. No to gramy! Czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Drużyna Kartoflińska przegrywała 1-5. A zakończyło się 5-5. Z tego co pamiętam strzeliłem 3. Polecam wszystkim treningi w Rzeszowie.